Siemanko, z tej strony Kupson 3122 Koksik. Dzisiaj będziemy przechodzić dokończony poziom. Już jest dokończony, tym co pokazywałem w pierwszym odcinku moim. I weźmiemy sobie małą skrzyneczkę, otworzymy. No, nie za szczęśliwie. Dobra, tu powstał jakiś United Zero, może, znaczy od kolega mi go stworzył, więc sprawdźmy coś, będziemy się spodziewać. A przynajmniej nie ma, da się oszukać. Aha, nie da się, dobra. Cyk, cyk, cyk. W sumie to było się łatwo, to można spodziewać. Okej. Okay. Ja już go raz przechodziłem, sprawdzić, czy działa dobrze. I działa dobrze. Sprawdźmy, jak to będzie działać. A tu jest jakiś stopek, czekajcie. Ona co jest dobrze. Do... Okej. Okay. Idziemy tak sobie. Sprawdźmy, jak to na dole będzie działać. Bo tutaj, patrzcie, tu spada move 3. I to jest niewidzialne, prawda? Muszę na 0 wziąć. I pokażę wam, jak jest już te move 3 jest ustawione na minus 80, żeby to spadło i tutaj tak będzie, dobra. O, jeszcze kolce były ustawione, ale was za chwilę pokażę. Tylko traf. O, tu jest alfa. Ta alfa jest przeznaczona, żeby, zobaczycie. Tutaj jest portal na statek, prawda? Jak się tam dostanę, to zobaczycie. O, i widzicie? Tu jest alfa 2, przez którą to znika. I tutaj w move 7, że te kolce się podnoszą. I move 8, czyli te kolce się podnoszą. Zobaczcie. I tu jest move 5 i alfa 5. Przez tą alfę 5 to znika to. A przez ten move 5 to się tu pojawia. Zobaczcie. Widzicie? I tutaj jakby ktoś chciał oszukać, to jest to zrobione. Dobrze, już zrobiliśmy ten poziom. Okej. Tylko może dodam inną muzyczkę, tylko tyle. I nie jest skończony. Jakoś tutaj customujemy. A nie. 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 O, może to. Dobra. Wyjdziemy. Okej. Zasejwujemy i wyjdziemy. Teraz to się nazywa Pro Challenge. To jest ten sam, co pokazywałem w pierwszym odcinku, ale jest ukończony. Dobrze, sprawdźmy. O, muzyka jest lepsza. O, no. Dodał napisy. Po polsku też. O, tam było, widziałem, jak chcesz. Aha, tu chyba się coś źle zrobiło. Ok, tu bierzemy. Cyk, cyk. Cyk, pyk. Dobra, tu. Hops, hops. Dobra, nie zginąłem tym razem. Tak jak potrafię, wiecie. Bo w poprzednim odcinku tak cały czas zginąłem. O nie! No nie mogę, no po prostu. Ciekawe, jakby się dał dostępić ten poziom. Tam tutaj jak chcesz. Dobra. Co po, co po. Pewnie miałoby się pytanie po co. Ale się nie udało. Dobra. Tutaj tak, idziemy dla. Pum, pum, pum. Okej, to jest trudne akurat. Okej. Dla mnie muzyka nie jest dopasowana, ale sprawdźmy. A nie, jest dobra właśnie, ale fajne. Ale fajne, jest dobre, dopasowane. O, i zniknęła, dobra. A ten noob challenge to jest już dokończony.
I może przejdziemy, może daily będziemy próbowali przejść. Chwila, bo to już 5 minut trwa. Oki. 4000 łapek w górę i ponad 75 tysięcy razy przerżnięte. Kurde. Nie było skakać, jestem nubem. Aha. Może nie przejdziemy daily. O, ale fajne. Dobra. Dobra. Nie przechodzimy daily dzisiaj. A co ja miałem, co by mieliśmy zrobić? A, mogę wam pokazać, jak się robi niewidzialne bloki i jak się przesuwa. Wiem, jest... Znaczy, przeglądałem trochę YouTube'a i jest... Dla mnie jest mało tych poradników. Dobra, zbudujemy sobie jakoś. Tak. Tak. I będzie... O, i tak, prawda? No, na początku jak zawsze bloki są widzialne i te inne, ale możemy zrobić, żeby te bloki były niewidzialne. Jeszcze, żeby było trudniej, zrobimy tak. Okej. Chwila, bo tu je mam. Normalnie widać te bloki, ale możemy zrobić tak. Tutaj postawiamy alfę i edit obiekt, prawda? Ustawiamy sobie te group ID na jedynkę, fed time 0 i optikań 0 będzie najlepiej. Nic nie zastarczamy w tych prostokątach. Teraz wchodzimy w to to drugie na górze, na środku, edit group. Zaznaczamy, a tutaj mamy napisane add group ID. Zaznaczamy jedynkę i nie wciskamy next free, tylko od razu add. I teraz zaznaczamy to, co chcemy zrobić, żeby niewidzialne było. I tu najlepiej to usunąć i tak się zrobić. I tutaj już wszystko. Widzicie? Znikło. Kurde. To jest może... Dobra. Oj. Nawet nie umiem przejść z swojego poziomu. Ja dobra, zaznaczę sobie. Okej, jest zaznaczone. I najlepiej jakbyście... Po prostu, żeby nikt nie wiedział o tym, to zróbcie. To zróbcie mostek. Ja zrobię mostek, żeby było oj. O, ja odwróciłem, przepraszam. Okej. Sprawdźmy, czy dobrze ułożyłem. Tak, dobrze ułożyłem, tylko to usunąć. I teraz najlepiej, jakbyście wcisnęli deselect. I mostek wam nie zniknie. Ale jak chcecie, żeby wam mostek znikł, to musicie... Zobaczcie. Musicie zaznaczyć cały obiekt, jaki chcecie. Wchodzicie w edit group, usuwacie to, a wciskacie i teraz wam wszystko znikło. Więc jak macie takie coś, to jak macie to tutaj, to jest dobrze. I teraz wam pokażę, jak się robi niewidzialny blok. Tylko czekajcie, żeby to się wszystko usunęło. Żeby to się wszystko usunęło i żeby to się wszystko usunęło. A jeszcze tu, dobra. Zaczynacie, prawda? Zbudujemy przykładowe. Możecie na jeden blok, ale ja to zrobię na 5. Ale pokażę, jak zrobić na jeden blok i na więcej. Uznajmy, że mamy jeden bloczek, prawda? To musimy postawić ten move, o którym mówiłem. Chwilę tylko. Tu postawiamy move, ale jak nie chcecie daleko.
Jak nie chcecie tak blisko, to nie stawiamy mów blisko tego, tylko trochę dalej i wchodzimy w edit group. I, a nie, to nie tu. Wchodzimy w edit obiekt i x. Tutaj, jak mamy na minus, to jest lewo, to jest w lewo i jak mamy, nie mamy minusa, to jest na prawo. Więc ja tutaj sobie 0 zaznaczę, bo ja nie chcę nic w nie chcę. Sekunda, chwilę. Sorki, problemy miałem, ale tutaj mamy na minus y, to jak mamy tą literkę y, to tutaj jest, że tu jest do tyłu, a tu jest do przodu. Znaczy na dół i na górę. Tu jest na dół, tu jest na górę. Ja ustawię, żeby to poszło jedno. Tutaj wciskamy to i jaki chcemy czas. Ja mogę ustawić 15 milisekund. I teraz bardzo ważna rzecz. Bez tego nie będziecie mieli. Deselect i zaznaczacie ten obiekt, który chcecie. Jak już macie tam obiekt, to wciskacie Edit Group i tutaj macie, wciskacie Next Free, a nie, nie Next Free, tylko po prostu Add. I to macie wszystko. Już. Już wszystko jest. Widzicie? Odsunął wam się obiekt. A jak to zrobić z większym? Tak samo, tylko... Tylko tutaj trzeba zaznaczyć piątkę i czas, jaki chcemy. Tutaj mogę tyle. Dalej minus 10, czyli 1. Pamiętajcie, minus 10 albo plus 10 to jest jeden blok w geometrii dash. Jak jest na minus, to jest w dół. Jak jest na... Jak jest na plus, to jest do góry. A tutaj z x-em, to jest, jak jest na minus, to jest w lewo. Jak jest na plus, to jest w prawo. I tak to działa. Jeden blok w geometrii dash to jest po prostu jedna kratka. Ok, to teraz tutaj tak robimy, wciskamy edit group i mamy, zaznaczymy tu na piątkę i mamy już wszystko dobrze, tylko deselect trzeba wcisnąć, to jest bardzo ważna rzecz. Ja tutaj sobie tak przykładowo zrobię. Spokojnie, to będzie działać. Widzicie? Tak macie właśnie. Tak uzyskaliście. Tak uzyskaliście właśnie. Niewidzialne bloki. I ruszające się bloki. Dobra, to ja się z wami żegnam. Cześć!